Na solidną porcję rozrywki zaprasza partner odcinka Hello Dieta Catering Zdrowej Przemiany www.helloDieta.pl Wewnątrz jednej z dyżurek szpitala, gdzieś w sercu Kaszub, unosił się aromat świeżo parzonej kawy. W pomieszczeniu za biurkiem siedziała młoda lekarka. Kobieta sięgnęła po kubek i upiła spory łyk. Po chwili jej oczy spoczęły na tarczy zegarka. Do końca zmiany pozostały jeszcze dwie godziny, a czas wydawał się dłużyć. Z rozmyślań wyrwał ją odgłos płukania do drzwi. W następstwie którego do pokoju weszła młoda pielęgniarka. Sprawiała wrażenie wyraźnie przejętej, a na jej czole perliły się krople potłu. Pani doktor. Pacjentka spod trójki się zatrzymała. Bez chwili namysłu lekarka wstała z krzesła, narzuciła biały kitel i ruszyła za pielęgniarką. Po kilku minutach dotarły do śluzy, która oddzielała strefę czystą od brudnej. Obie ubrały skafandry ochronne, znajdujące się przy wejściu i przeszły na drugą stronę, gdzie w jednej z tamtejszych sal znajdowała się pacjentka z zatrzymaniem akcji serca. Po półtorej godziny lekarka opuściła strefę, w której znajdowali się chorzy. Zdjęła okulary i rozmasowała zmęczone oczy. Karolina Zdrojewska odbywała właśnie trzynastomiesięczny staż, który przypada po ukończeniu studiów medycznych. Pech chciał, że nastąpiło to w tym samym czasie, co wybuch epidemii koronawirusa. Dostała więc przydział do oddziału covidowego. Karolina na początku nie pałała entuzjazmem na myśl, gdzie będzie musiała odbyć staż. Z czasem jednak się do tego przyzwyczaiła i popadła w rutynę. Codziennie przybywali nowi pacjenci wymagający opieki, a łóżek i personelu nie starczało dla wszystkich. Karolina nie wiedziała, w co włożyć ręce. Bo każdego dnia pojawiały się przypadki wymagające jej interwencji. Ktoś umierał i trzeba było go jak najszybciej ratować. Poza tym należało zlecić badania dla pacjentów. Do tego jeszcze dochodziły codzienne obchody, które miały miejsce rano i wieczorem, nie wspominając już o rejestracji tych czynności w systemie. Lekarka przez jakiś czas próbowała dojść do siebie po odratowaniu jednej z pacjentek. Po chwili jej uszu dobiegł odgłos kroków, który z sekundy na sekundę przybierał na sile. Uniosła głowę i zobaczyła stojącego przed nią wielkiego jak dąb mężczyznę, również w kitlu, który posłał jej pełen współczucia uśmiech. Jak się trzymasz, Karolina? Wyglądasz na zmęczoną. Jakoś daje radę. Ale tak się składa, że ostatnio kiepsko sypiam. No, a te dyżury nieźle dają w kość. Właśnie widzę, że ledwo się trzymasz na nogach. Podejdziesz ze mną do gabinetu? Jest coś, co musimy omówić. Jasne, Marek. Ale pod warunkiem, że chodzi o wspólny urlop. Najlepiej jak najdalej stąd, inaczej wypisuję się z tego interesu. <grym> no, niestety muszę cię rozczarować. Bo jak zwykle chodzi o sprawy zawodowe. A już miałam nadzieję na jakieś pozytywne zaskoczenie. Po tych słowach ruszyli wspólnie do gabinetu. Marek Formela był specjalistą na oddziale i nadzorował staż Karoliny. Oboje mieli dosyć luźną relację. Lekarka nieraz żałowała, że jej bezpośredni przełożony ma żonę bo od dawna z nikim tak dobrze się nie dogadywała mimo że był od niej starszy o ponad 10 lat, no i wyższy o przynajmniej 40 centymetrów. Marek miał około 2 metry wzrostu, a przy tym był dobrze zbudowany. Przykrótki kitel wyglądał na nim nieco komicznie. Gdyby pokusić się o kąśliwą uwagę, to można by było stwierdzić, że prezentował się w nim jak w ubraniu ze smyka. Natomiast Karolina była filigranową dziewczyną, o długich, rudych włosach i kasztanowych oczach. Dwójka lekarzy weszła do nieco większego pomieszczenia od dyżurki, w której stacjonowała ta młodsza. Marek odwiesił kitel i wskazał ruchem dłoni na stojące nieopodal krzesło. Usiądź, proszę. Karolina spełniła tę prośbę. Zaś jej przełożony usadowił się w wygodnym fotelu za biurkiem naprzeciw lekarki. Ach, chciałem omówić z tobą dwie sprawy. Jedna z nich nieszczególnie ci się spodoba, a jeśli chodzi o drugą, to już zależy od ciebie. Po pierwsze, chciałbym cię prosić o przejęcie przez jakiś czas nocnych zmian. Mamy spore braki kadrowe. Sama na pewno zdajesz sobie sprawę, w jakich dramatycznych czasach teraz żyjemy. Covid nieustannie zbiera swoje żniwa, nawet wśród lekarzy. Wiem, że ta wizja może cię nieco przerażać, no, ale od razu cię uspokoję. Nie będziesz sama na dyżurze. Na nocki przychodzą też pielęgniarki, które zawsze służą pomocą. Zdążyłaś nawet poznać kilka z nich. To bardzo sympatyczne babeczki. W każdym razie to tylko przejściowa sytuacja. Mam nadzieję, że szybko się zmieni. A więc, co ty na to, Karolcia? Mam nadzieję, że nie zaćgasz mnie za to zaraz skalpelem. Rozumiem, że nie ma opcji odmowy. Może wywieszę białą flagę. No dobrze. Przynajmniej przekonam się, jak wygląda życie wampira. Nocne tułaczki i sen za dnia. Uhu! Z czasem skołujemy ci jakąś trumnę, aby światło dzienne cię nie zabiło. Ale nie spodziewaj się jednak cudów. To będzie zakup na NFZ. O matko, to już chyba wolę być spalona przez słońce, jeśli mam być szczera. No dobra, najgorsze mamy za sobą. Czekam teraz na drugi cios. A, tak, ta druga sprawa. Czy zaglądałaś dzisiaj może do sali numer 6? Nie, a powinnam? Niekoniecznie, ale dobrze się składa, bo sam chciałem cię wtajemniczyć w tę sprawę. Otóż kilka godzin temu przywieźli do nas jednego pacjenta. Leży właśnie w szóstce i miałem już okazję u niego być. Muszę przyznać, że jest dosyć osobliwym przypadkiem. Osobliwym? Co masz na myśli? Jakaś dziwna przypadłość wzięta żywcem z doktora Hausa? Niby nie, bo mówimy tutaj o sparaliżowanej osobie. No, co tu dużo mówić? Delikwent jest po prostu warzywem. I co w tym takiego niezwykłego? Zapewne miał wypadek. No nie. właśnie tego nie wiemy. Nasza ekipa ratownicza natknęła się na niego w pobliskich zaroślach, zaraz za szpitalem. Gdy wracali z wyjazdu, dostrzegli wystającą sylwetkę. Ciężko zresztą przeoczyć coś takiego, ale do tego zaraz dojdę. Na początku założyli, że to jakiś pijaczek i być może będzie potrzebować pomocy. Różnie z tymi jasami bywa, sama wiesz. Kto wie, czy nie zadławił się własnymi wymiocinami, czy też zachlął na śmierć. W każdym razie, gdy podeszli bliżej, zdębieli. Kiedy się już otrząsnęli, zapakowali go do karetki i przywieźli tutaj. Nikt nie ma pojęcia, jak się tam znalazł. Będąc w stanie wegetatywnym, nie mógł sam z siebie przetransportować się w takie miejsce. Co prawda do śledczego mi daleko, ale wszystko wskazuje na to, że ktoś celowo go podrzucił. I to w takim miejscu, aby być zdala od monitoringu szpitala. Być może jakiś członek rodziny miał dosyć opieki nad nim i po prostu tak go zostawił. Mogła to być też robota sprawcy wypadku. Teorii jest sporo, a pozbywając się w ten sposób człowieka, trzeba być naprawdę nieludzkim. No dobrze, Kodzaku. sama okoliczności tego zdarzenia są rzeczywiście dość intrygujące, ale nadal nie rozumiem, co w przypadku tego pacjenta jest takiego niezwykłego. Jakby to ująć nigdy nie spotkałem się z tego rodzaju paraliżem. Kiedy pierwszy raz go zobaczyłem, to nie dowierzałem, że człowiek może tak wyglądać. Widziałem wiele rzeczy w swoim życiu, ale to sprawiło, że po wszystkim musiałem iść zaczerpnąć trochę świeżego powietrza. No i przy okazji zapalić papieroska. Pokażesz mi tego pacjenta z szóstki? Jasne. Właśnie chciałbym to zrobić, zanim udasz się do domu. Chodź. Kilka minut później dwójka lekarzy stała w skafandrach ochronnych przed salą numer 6. Marek chwycił klamkę i zwrócił się do towarzyszki. No to jak jesteś gotowa zobaczyć naszego nowego gościa? Karolina w odpowiedzi pokiwała twierdząco głową. Ciężkie drzwi zaskrzypiały w zawiasach i wolno się otworzyły. Łóżko z pacjentem zasłaniała sylwetka jednej z czuwających pielęgniarek. Kiedy dwójka lekarzy podeszła bliżej, ta obróciła głowę w ich stronę i odsunęła się na bok, kiwając głową na przywitanie. Wówczas lekarka zobaczyła po raz pierwszy pacjenta, który najbliższe tygodnie miał spędzić w murach tego szpitala, i na jego widok. Poczuła na całym ciele nieprzyjemny dreszcz. Zrozumiała też aluzję doktora dotyczącą niezwykłości leżącego przed nią mężczyznę. Nogi i stopy powykrzywiane były w zygzaki, ręce wraz z dłońmi nienaturalnie poskręcane zupełnie jakby pozbawiono je stawów, aż poniaste palce skierowane w różne strony. Dopełnieniem tego makabrycznego widoku była głowa pacjenta. Jej górna część wydawała się wyraźnie napuchnięta, a reszta twarzy nienaturalnie wychudzona. Po jakichkolwiek włosach nie było śladu. Na jednym oku nie było źrenicy, tylko samo bielmo. Natomiast szczęka wykrzywiona była w bok. Aż za linię lewego ucha. Na jakiś czas w sali zapadła cisza, którą zakłócało regularne pikanie kardiomonitora. Tamten człowiek żył i wyglądał naprawdę przerażająco. Strach pomyśleć, że ta osoba była wszystkiego świadoma, ale nie mogła nic zrobić. Takiego losu nie życzyłoby się nawet najgorszemu wrogowi. Długą chwilę milczenia w końcu przerwał Marek. Nie znaleziono przy nim żadnych dokumentów, przez co nie byliśmy w stanie poznać jego tożsamości. Zgłosiliśmy to na policję. Mam nadzieję, że uda im się ustalić coś więcej. Karolina podeszła bliżej leżącego mężczyzny i zerknęła na identyfikator na jego nadgarstku. Widniał na nim druczek z imieniem i nazwiskiem. John Snow? Czy to nie postać z gry o Tron? Zgadza się. Pomyślałem, że możemy się tak do niego zwracać. Przynajmniej do czasu, aż poznamy jego prawdziwe nazwisko. Prawie wszyscy na oddziale oglądali ten serial, więc wiadomo będzie od razu o kogo chodzi. Pasuje do tajemniczego przybysza nieznanego pochodzenia. <śmiech> <śmiech> ja niestety nie miałam okazji się zapoznać ale słyszałam rywki podczas zażartej dyskusji znajomych. No to masz co nadrabiać w domu po nockach. Tylko pamiętaj, aby tego nie robić podczas dyżurów. A teraz nie zatrzymuję cię dłużej. Idź do domu i odpocznij. Jutro przyjdź na poranny dyżur, a potem zaczniesz już nocne zmiany. Po powrocie do domu Karolina wykąpała się i poszła do łóżka. Przez całą godzinę leżała i patrzyła się w sufit. Bardzo chciała zasnąć, ale nie była w stanie, mimo ogarniającego ją zmęczenia. W głowie nadal miała obraz tamtego sparaliżowanego pacjenta John Snow. Za nic nie mogła się go pozbyć. W końcu zerwała się z posłania i poszła po laptopa. W wyszukiwarce próbowała znaleźć jakiekolwiek informacje na temat mężczyzny. Jak przewidywała na marne? Żadnych artykułów, czy też poszlak. W pewnym momencie dała sobie z tym wszystkim spokój i wyłączyła komputer. Wróciła do łóżka i próbowała oczyścić głowę z natrętnych myśli. Po upływie kwadransa jej się to udało. Zmożył ją sen. Następnego dnia Karolina przyszła do pracy, zgodnie z ustaleniami przełożonego na dzienną zmianę. Lekarka wręcz tryskała dobrym humorem. Pierwszy raz od bardzo dawna czuła się wyspana i pełna energii. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce no właśnie. Kiedy? Gdyby sięgnęła pamięcią, to zdecydowanie wskazałaby na okres przed rozpoczęciem studiów medycznych. Kiedy te wszystkie lata na uczelni wypełniała jej tylko i wyłącznie nauka, a dłuższy odpoczynek kwalifikował się jako miły dodatek, a nie obowiązek. W trakcie wieczornego obchodu Karolina wraz z Markiem i innymi pielęgniarkami odwiedzali salę z pacjentami, pytając o samopoczucie i głośno rozprawiając o dręczących ich dolegliwościach. Po opuszczeniu jednego z ostatnich pokojów brudnej strefy, lekarka zerknęła na koniec korytarza, gdzie znajdowała się sala numer 6 i leżący w niej tajemniczy Jon Snow. Wszystko gra, Karolcia? Tak, po prostu się zamyśliłam. Pozwolisz, że zerknę jeszcze do naszego nowego gościa? Pewnie. Jak już zakończysz wizytę, to wpadnij do mnie do gabinetu. Pogadamy chwilkę. Karolina w odpowiedzi skinęła głową i ruszyła szwawym krokiem do ostatniej sali. Lekarka stała nad łóżkiem mężczyzny i obserwowała kardiomonitor, na ekranie którego leniwie przebiegały sinusoidy. Wewnątrz panowała dużo wyższa temperatura niż w pozostałych pomieszczeniach. Momentalnie kobieta poczuła rosnącą potrzebę uwolnienia się, choć na chwilę, od swojego skafandra. Zdjęła maseczkę i kaptur, a następnie jedną z rękawiczek. Niezabezpieczoną dłonią otarła spocone czoło. Już miała wychodzić, gdy w ostatniej chwili zauważyła coś na twarzy sparaliżowanego pacjenta. Z załzawionego oka, po policzku spływała łza. Lekarka, widząc to, wyjęła jedną z chustek i wytarła mokry ślad. Wówczas obudziła się też w niej głęboko skrywana empatia. Wiedziona wewnętrznym instynktem zachowawczym ujęła powykręcaną dłoń leżącego mężczyzny swoją ręką, i nagle coś się wydarzyło. Poczuła, jak przechodzi przez nią setka impulsów elektrycznych, które docierały aż do głowy. Jej całe ciało zastygło w bezruchu, lekko drżąc. Żarówki wewnątrz sali zaczęły migotać, nadając alfabet Morsa. Na ekranie kardiomonitora pojawiły się poziome linie, sygnalizujące zatrzymanie akcji serca, czemu towarzyszył przeciągły, wysoki dźwięk. Karolina próbowała oderwać rękę, ale nie była w stanie. Była niczym przyspawana do skóry mężczyzny. Po niespełna minucie wszystko nagle ustało, ale karka runęła do tyłu, jakby pchnięta niewidzialną siłą. Światło zaczęło z powrotem świecić jednostajnie, a na ekran aparatury powróciły sinusoidy. W całym pomieszczeniu zapadła grobowa cisza. Słychać było tylko pikanie kardiomonitora. Karolina powoli wstała i chwyciła się za obolałą dłoń, po czym spojrzała na Jona Snow. Spodziewała się zobaczyć jakąkolwiek reakcję ze strony sparaliżowanego pacjenta. Przez chwilę wyobraziła sobie, jak mężczyzna ożywa niczym stwór Frankensteina, ale nic takiego się nie wydarzyło. Powykręcane ciało nadal spoczywało w tej samej pozycji. Lekarka, czym prędzej opuściła salę, zostawiając pacjenta ponownie zupełnie samego. Proszę. Chciałeś ze mną pogadać, więc jestem. A, tak. Ech, jak twoje samopoczucie? Gotowa na rozpoczęcie nocnych maratonów? Tak. Przygotowałam sobie nawet kilka książek, które leżały zakurzone na półce. No, tylko żeby literatura zbytnio cię nie pochłonęła. Jak któryś z pacjentów nam tu zejdzie, gdy będziesz kończyć interesujący rozdział, no to trochę będzie przypał. Luzik, jeśli okażą się nazbyt ciekawe, to zawsze mam jakieś pozycje z medycyny. W to akurat aż tak się nie wciągnę. W porządku. W takim razie zaczniesz jutro o 22. Tak jak przedtem wspomniałem, będziesz miała do dyspozycji pielęgniarki, no a w razie awaryjnej sytuacji po prostu dzwoń. Postaram się być pod telefonem, a teraz zmykaj do domu odpocząć. Jasne. Marek... Jest jeszcze coś? No? Chciałam tylko zapytać, czy policja dowiedziała się może czegoś na temat tego Jona Snow? Pojawiły się może jakieś informacje o jego prawdziwym nazwisku, czy też najbliższej rodzinie? Póki co policja nic nie ustaliła. Może im to zająć trochę więcej czasu. Jak do tej pory gość jest po prostu duchem. Rozumiem. Byłam zwyczajnie ciekawa. No to dzięki za rozmowę. Oboje pożegnali się i lekarka opuściła gabinet, zamykając za sobą drzwi. W drodze do domu mijała park, który rozciągał się obok szpitala. Nieustannie rozmyślała nad tym, co wydarzyło się tego samego dnia w sali numer 6 i dlaczego też pozbyła się uniformu. Jak mogła być taka nieodpowiedzialna? Po jakimś czasie jej myśli obrały inny tor i zaczęła zastanawiać się nad okolicznościami, w jakich znaleziono Jona Snow. Zatrzymała się i spojrzała w leśną gęstwinę, z której odpowiedziało jej ćwierkanie ptaków. Rozmasowała dłoń, w której nadal odczuwała nieprzyjemne mrowienie i ruszyła dalej, przeklinając się w duchu za swoją głupotę. Tamta noc była dla Karoliny bardzo niespokojna. Śniła i był to bardzo zły sen. Wierciła się niespokojnie w łóżku, co chwilę cicho pojękując. Kobieta stała pośrodku długiego korytarza szpitala. Oba jego krańce spowijał mrok. W pewnym momencie usłyszała, jak coś zbliża się z jednej ze stron, i to dosyć szybko. Po chwili w ciemności pojawiły się kontury postaci, która poruszała się na czterech kończynach. W pewnym momencie przystanęła i obserwowała. Karolina przełknęła głośno ślinę i rzuciła coś w stronę przybysza drżącym głosem. Bestia w odpowiedzi wydała upiorny dźwięk, przypominający skrzeczenie jakiegoś nieznanego zwierzęcia. A jej ślepia zaczęły świecić szkarłatnym blaskiem, jak same oczy diabła. Lekarka zaczęła się wycofywać, a tajemnicza postać, widząc zamiary ucieczki, wypuściła z siebie ohydne, oślizgłe macki. Nim kobieta zdążyła zareagować, paskudne odnóża wbiły jej się w usta, nozdrza, uszy. A nawet oczy, oplatając cały mózg, Przyssały się i zaciskały coraz mocniej i mocniej. Karolina obudziła się z lana zimnym potem i przez chwilę nie mogła złapać tchu. Kasłała, próbując pozbyć się z gardła tej ochydy, która nawiedziła jej ciało. Z ulgą odkryła, że to był tylko zły sen. Spojrzała na zegarek, który wskazywał godzinę drugą trzydzieści. Poszła do kuchni i nalała sobie szklankę wody, od razu upijając spory łek. Od bardzo dawna nie miała koszmarów, szczególnie tak realistycznych. Przez jakiś czas intensywnie o nich rozmyślała, ale z każdą minutą ogólny obraz zaczął zanikać. Aż w końcu sen popadł w otchłań zapomnienia. Kiedy tak się stało, kobieta wróciła do łóżka i przez resztę nocy spała spokojnie. Nie zdawała sobie jednak sprawy, że to był dopiero początek. Nazajutrz Karolina udała się na nocną zmianę. Myśl o niej początkowo stresowała lekarkę. Szybko jednak okazało się, że jej obawy były przesadzone, a sama radziła sobie nadzwyczaj dobrze. Kiedy sytuacja na oddziale nieco się uspokoiła, Karolina rozsiadła się wygodnie w swojej dyżurce, sącząc gorącą kawę. Czytała jedną z przyniesionych przez nią książek, gdy nagle jej uszu dobiegł dziwny dźwięk. Przypominało to głośne stukanie w jakiś metalowy przedmiot. Nie mogąc skupić się na lekturze, wyszła nieco poirytowana z pomieszczenia i udała się na poszukiwania źródła hałasu. Po drodze natknęła się na jedną z pielęgniarek. Dobry wieczór, pani doktor. Jak mija pierwsza nocka? Dobry wieczór. Póki co całkiem nieźle, no i oby tak już zostało. Czy też pani słyszy ten dźwięk? Przepraszam, ale nic nie słyszę. Może się pani po prostu przesłyszała? Na pewno nie. Nadal to słychać i to bardzo wyraźnie. No cóż, może słuch mam już nie ten. A tak ogółem wszystko w porządku? Wygląda pani na nieco przemęczoną. Ech, tak. Ostatnio po prostu kiepsko sypiam. Może ma pani rację i rzeczywiście się przesłyszałam. Czasem tak bywa. Umysł lubi płatać nam figle, szczególnie gdy pracuje się po nocach. Pani wybacza, ale pójdę pomóc koleżankom. Dobrej nocy, dziękuję i wzajemnie. Karolina jeszcze przez chwilę stała i nasłuchiwała. Tajemniczy dźwięk nagle zniknął, tak jak ręką odjął. W reakcji wzruszyła tylko ramionami i wróciła do dyżurki. Spojrzała w lustro wiszące wewnątrz jej małego pokoiku. Jej własne odbicie tylko potwierdzało uwagi pielęgniarki, z którą rozmawiała kilka chwil temu. Twarz szpeciły sińce i worki pod oczami. Cała sytuacja wydała jej się dość dziwna. Zdarzały się jej nieprzespane noce, ale żadna nie odbijała się aż tak na jej wyglądzie. Kawa zdążyła już ostygnąć, więc wylała jej zawartość do zlewu i przysiadła do przerwanej lektury. W pewnym momencie ogarnęło ją uczucie senności. Litarki zaczęły się jej rozmywać przed oczami, a powieki stały się ociężałe. Przez jakiś czas z tym walczyła, ale w końcu dała za wygraną i zasnęła. Karolina śniła i tym razem znajdowała się w zupełnie innym miejscu. Ciemny, długi korytarz został zastąpiony przez leśną gęstwinę. Rozejrzała się dookoła. Wokół nie było żywego ducha. Coś podpowiedziało jej, aby spojrzała w górę. Pochmurne niebo zastąpił mrok, który pożerał korony drzew. Zaczęła iść przed siebie. I po dłuższej przechadzce natrafiła na podmokłe tereny, które utrudniały stawianie dalszych kroków. Jej oczom ukazało się sporej wielkości bagno, na powierzchni którego powstawały wielkie, pękające pęcherzyki powietrza. Po chwili coś zaczęło się powoli wynurzać z odmentów Bajora. Na początku był to zniekształcony Półkolisty kształt, ale gdy oczom Karoliny ukazała się cała reszta, zamarła. Powyżej poziomu wody wyłoniło się oblicze prawdziwego umarlaka rodem z horroru. Puste oczodoły zwrócone były w jej stronę, a jęzor, pozbawiony oparcia w postaci żuchwy, latał bezładnie na stronę. Ożywieniec wbił brudne pasnokcie w ziemię i zaczął wychodzić na brzeg. Po jego popielatym, pomarszczonym ciele spływała ciemna breja. Zaraz po nim wyłoniły się inne potworności, jedna gorsza od drugiej. W pewnym momencie Karolina poczuła mocny uchwyt na kostce. Spojrzała w dół i zobaczyła wystającą z gleby kościstą dłoń, która zaciśnięta była na jej ciele, tym samym uniemożliwiając jakikolwiek ruch nogą. Podjęła próbę wyswobodzenia się z niepożądanego uścisku, ale po chwili wyłoniła się kolejna łapa, która chwyciła za drugą kończynę. Lekarka w końcu utraciła równowagę i runęła na plecy. Nim się spostrzegła, dziesiątki umarlaków stało nad nią. Pochwycili ją i unieśli poziomo w górę, a następnie ruszyli z powrotem w kierunku bagna. Karolina szarpała się tak mocno, jak tylko mogła, ale w pojedynkę była bezsilna. Nagle poczuła chłód dotykający jej pleców. Wciągnęła powietrze w płuca i czekała na najgorsze. Zanim została całkowicie pochłonięta przez muł, kątem oka dostrzegła ciemną postać kryjącą się wśród drzew. Stała tam na czterech kończynach i obserwowała całe widowisko swoimi szkarłatnymi ślepiami. Potem nastała ciemność. Karolina obudziła się z krzykiem, niemal spadając z krzesła. Wymachiwała rękami, próbując uwolnić się z uścisku porywaczy, ale szybko zorientowała się, że nic jej nie grozi. Ponownie znajdowała się w swojej dyżurce. Przez jakiś czas siedziała w ciszy, próbując otrząsnąć się z koszmaru, który ją nawiedził. W pomieszczeniu słychać było tylko miarowe tykanie zegara. Spojrzała na jego tarczę, Spała jakieś dwie godziny. Miała tylko nadzieję, że przez ten czas nie wydarzyło się nic na oddziale, co wymagałoby jej interwencji. Podeszła do umywalki i opłukała twarz zimną wodą. Gdy ją wycierała, jej uszu dobiegł znajomy dźwięk. Ponownie to głośne stukanie. Lekarka od razu wyszła z dyżurki i podążyła w stronę źródła hałasu. Idąc jego tropem, znalazła się przed wejściem do brudnej strefy. Zarzuciła skafander i przeszła na drugą stronę. Była niemal pewna, że cokolwiek to było, dochodziło z ostatniej sali, gdzie spoczywał Jon Snow. Ruszyła niepewnym krokiem w tamtym kierunku. Chwyciła za klamkę ostatniego pokoju, starając się zapanować nad oddechem. Gdy już się uspokoiła, otworzyła drzwi na oścież i wparowała do środka. Tajemniczy hałas nagle zniknął. Słychać było tylko pracę kardiomonitora. Sparaliżowany mężczyzna nadal leżał poskręcany na łóżku. Wszystko wyglądało tak jakby. Normalnie. Zrezygnowana Karolina udała się z powrotem do dyżurki, usiadła i zaczęła rozmyślać nad całą tą sytuacją. Coś się nie zgadzało, ale nie była w stanie określić co. Zrozumiała to dopiero nad ranem, gdy wracała do domu. W połowie drogi zatrzymała się i zerknęła za siebie w stronę szpitala i okolicznego parku. Przypomniał jej się na nowo koszmar, który z upływem czasu zacierał się coraz bardziej. Na samą myśl o tamtych szkaractwach, które ją porwały, aż się wzdrygnęła. Nie zabrakło też tajemniczej postaci z pierwszego snu. Ten szkarłatny blask jej oczu. Pomyślała od razu o Johnnie Snow i wtedy do niej dotarło. Gdy wchodziła do sali, w której spoczywał sparaliżowany mężczyzna, jego głowa skierowana była w jej stronę zupełnie jakby czekał na nią. Przypomniała sobie coś jeszcze, jeżeli to nie żaden wytwór jej wyobraźni, czy też efekt zmęczenia, to mogłaby założyć się o cokolwiek, że w tym samym momencie, w którym otworzyła drzwi pokoju numer sześć, Dostrzegła jak szponiaste palce poruszają się po raz ostatni. Tygodnie mijały. Karolina nawiedzało coraz więcej koszmarów. Jej wygląd też uległ diametralnej zmianie. Wysportowana sylwetka zamieniła się w wychodzone ciało, a pośniaczona twarz wyglądała jakby przybyło jej z dziesięć lat. Marek, widząc w jakim stanie znajduje się jego podopieczna, dał jej trochę wolnego, aby odpoczęła i skierował ją na badania. Te jednak nic nie wykazały i zrodziły więcej pytań niż odpowiedzi. Zdesperowana lekarka szukała innych możliwych opcji w internecie. Doskonale zdawała sobie sprawę, że obecny wygląd fizyczny jest powiązany z częstymi koszmarami. W jakiś niewyjaśniony sposób wysysały z niej energię życiową. Działały jak pijawki. Wujek Google podsuwał jej różne rozwiązania. Zaczęła od aktywności fizycznej, następnie spróbowała jogi i medytacji. Żadnego pożądanego efektu. Szukała dalej. Hipnoza? Może to jest rozwiązanie. Szybko jednak porzuciła ten pomysł, gdy zobaczyła cenę usługi. Kilka linków później natknęła się na coś, co przykuło jej uwagę na znacznie dłuższy czas wizyta u wróżki. Przez jakiś czas lekarka wpatrywała się w ekran monitora, stukając palcami o blat biurka. Otworzyła pocztę i napisała wiadomość, streszczając pokrótce zaistniałą sytuację. Nie musiała czekać długo na odpowiedź. Wróżka zaprosiła ją na wizytę następnego dnia. Karolina zgodziła się. Nastała noc, a z nią kolejny koszmar. Lekarka ponownie znalazła się w szpitalnym korytarzu. Biegła nim, co chwilę odwracając głowę w kierunku zalegającego za nią mroku. Po chwili usłyszała upiorne skrzeczenie i odgłos przebierania nogami. Dźwięk przybierał na sile i to coś było coraz bliżej. W pewnym momencie Karolina zauważyła drzwi po lewej stronie i czym prędzej do nich dopadła, modląc się w duchu o to, żeby były otwarte. Lekarka niemal wpadła przez nie na drugą stronę. Zamknęła je za sobą i czekała nasłuchując. Cisza. Powoli się odwróciła i już miała iść dalej, gdy zobaczyła przed sobą ciemną postać ze szkarłatnymi ślepiami. Zbliżała się na swoich czterech kończynach, nie odrywając wzroku od swojej ofiary. Lekarka podjęła próbę ucieczki, ale nie wiedzieć czemu drzwi, przez które weszła do środka, zostały zastąpione przez ścianę. Znalazła się w potrzasku. Gdy tylko potwór zbliżył się wystarczająco blisko, wyskoczył w jej stronę. Karolina zasłoniła się przed atakiem, a ostatnim, co zobaczyła, było prawdziwe oblicze stwora. Przez resztę nocy nie zmrużyła już oka. Nigdy nie wymarzy z pamięci tego, co zobaczyła we śnie. Nie sądziła, że tym, co ujrzy przed śmiercią, będzie jej własna, zdeformowana twarz. Zapewne pani Karolina, jak mam? zgadza się. Rozumiem, że mam przyjemność z wróżką so mną, we własnej osobie. Zapraszam. Przeczytałam dokładnie twoją wiadomość. Jeśli mam ci pomóc. To musisz mi wszystko dokładnie opisać, od początku do końca. No wiesz, jak to się zaczęło i jak wyglądają te koszmary. Karolina opowiedziała całą historię, a wróżka uważnie wysłuchała jej relacji. A więc reasumując, w każdym z Twoich koszmarów pojawia się ciemna postać ze szkarłatnymi oczami. Nie wiemy czym to coś jest, ale wszystko wskazuje na to, że jest źródłem Twoich problemów. Wróćmy jednak do początku. Wspominałaś, że zanim to wszystko się zaczęło, trafił do Was sparaliżowany mężczyzna, którego tożsamości nie znacie. Zgadza się? Tak. Został znaleziony niedaleko szpitala. Odnoszę Dziwne wrażenie, że w nocy jego ciało ożywa. To znaczy, podczas nocnych dyżurów słyszałam dźwięki dochodzące z jego sali. Za każdym razem, jak go odwiedzałam, leżał w innej pozycji. Raz nawet zauważyłam, jak porusza palcami, co z medycznego punktu widzenia jest niemożliwe dla osoby w jego stanie. Mhm. Muszę Cię zapytać o jeszcze jedną rzecz. Miałaś z tym mężczyzną jakikolwiek kontakt fizyczny? Chodzi mi o to, czy dotykałaś jego ciała. E, tak, tak rzeczywiście doszło do kontaktu. Działo się to tak szybko. Zdjęłam na chwilę skafander i zauważyłam, jak John Snow, tak nazywamy naszego pacjenta, uronił łzę. Wówczas zrobiło mi się go żali. Po prostu ujęłam jego dłoń, a wtedy poczułam coś. Przez całe moje ciało coś przepłynęło. To było jak przepływ prądu albo impulsów dokładnie tak. Wszystko to trwało przez moment. Wydaje mi się, że od tamtej chwili zaczęły się wszystkie te koszmary. Zaczekaj. Wróżka podeszła do jednej z biblioteczek. Przejeżdżała palcem po grzbietach książek, szukając konkretnego tytułu. Kiedy w końcu go znalazła, wyjęła gruby tom i wróciła na miejsce. Tutaj znajduje się to, co nas interesuje. Twoja opowieść tylko potwierdza moje obawy i przypuszczenia. Musimy działać szybko. Czy słyszałaś kiedykolwiek o demonach nawiedzających ludzi w snach? Nie a powinnam. Niekoniecznie. To wszystko zależy, czy ktoś interesuje się demonologią, okultyzmem, magią czy innymi pokrewnymi dziedzinami. Demony nocnych koszmarów uznaje się co prawda za zwykłe legendy, ale niektóre nawiedzenia rzeczywiście miały miejsce. Najpopularniejszymi z nich są zmory, gnieciuchy i nocnice. Pierwsze z nich zakradały się do sypialni upodobanej sobie ofiary, i pożywiały się ich energią życiową. Te drugie siadały na klatce piersiowej, podduszając śpiącego. Szczególnie upodobały sobie mężczyzn po spożyciu alkoholowym. Jeśli natomiast chodzi o nocnice, to są raczej uznawane za pochodne zmor. Mówi się, że atakowały dorosłych. Inni powiedzieliby, że tylko dzieci. Według niektórych teorii, jest to pośmiertna dusza która roznosi choroby i zwodzi ludzi. Istnieje jednak jeszcze inny demon, znacznie gorszy od całej reszty. Sądzę, że z tym bytem mamy tutaj właśnie do czynienia. Czy ten demon jakoś się nazywa? Przez cały czas swego istnienia nie dorobił się żadnego przydomku, występował niezwykle rzadko. Istnieją przypuszczenia, że jest jednym z najstarszych demonów. Potrafi przybierać różne formy. Może ukrywać się pod postacią kulawego zwierzaka, jakiegoś ładnego przedmiotu zwracającego uwagę, czy też nawet sparaliżowanego mężczyznę. Tak jak wspominałam, nie pojawia się zbyt często. Nikt nie zna jego schematu działania. Potrafi bowiem upodobać sobie jakieś konkretne miejsce, o którym mało kto by pomyślał. Jedno jest pewne: zawsze zwraca na siebie uwagę. Jedynie czego potrzebuje to żywiciela, dlatego też zależy mu na kontakcie fizycznym. Gdy do tego dojdzie, stopniowo pochłania energię życiową poprzez koszmary, w których się pojawia. A czemu akurat pod postacią zwierzaka czy przedmiotów? To bardzo proste. Takie istoty wzbudzają współczucie. Ktoś będzie chciał jej pomóc. Zabierze do domu i wówczas może dojść do kontaktu. Dokładnie tak. Jeśli natomiast chodzi o to drugie, załóżmy, że pewnego dnia, nie wiadomo skąd, na wystawie sklepowej pojawi się piękny naszyjnik. Obie doskonale wiemy, że takie rzeczy przykuwają uwagę. Wiele osób, które widzi coś tak ślicznego, po prostu chce to przymierzyć. Wtedy również dochodzi do kontaktu. To są oczywiście tylko pojedyncze przykłady. Zakładam, że pod postacią. Jona Snow Jona Snow ukrywa się nasz demon. Wszystko to nawet układa się w logiczną całość. Pojawił się znikąd i to w miejscu publicznym. Ktoś go znalazł i zabrał, a resztę historii już znamy. Jak walczyć z tym demonem? Istnieje jakikolwiek sposób, aby pozbyć się tych koszmarów? Już wcześniej uważnie studiowałam przypadek tego demona i obawiam się, że jest tylko jedno wyjście: jakie? Co muszę zrobić? Będziesz musiała pozbyć się powłoki, pod którą skrywa się demon. Ale jak to? Mam go zabić? Pacjenta, który leży w naszym szpitalu? Przykro mi to mówić, ale nie masz innego wyjścia. Ale ja nie mogę! Przecież jak go uśmiercę, to przekreślę całą swoją karierę lekarską. Ba! Nie tylko stracę pracę. Ale trafię do Paki na bardzo długo. Musisz wybrać. Ty albo on. Karolina wstała. Już miała wychodzić, gdy w ostatniej chwili somna chwyciła ją za nadgarstek. Co pani robi? To boli. Twój ostatni koszmar. Opowiedz mi go. Przecież to zrobiłam. Niech pani puszcza. Pominęłaś w nim zbyt wiele szczegółów. Czuję, że wydarzyło się w nim coś, o czym boisz się opowiedzieć. Nie, proszę mnie puścić! Widziałaś jego twarz we śnie, prawda? Czy to była osoba, którą doskonale znasz? No, muszę już iść. Domyślam się, co zobaczyłaś. Myślę, że demon nie tylko przybiera różne formy, ale może też przeskakiwać między powłokami. Jeżeli mam rację, a ty zobaczyłaś we śnie to, co myślę, to musisz działać szybko, bo inaczej. Nie dokończyła. Karolina wyrwała się z jej uścisku, trącając wielką księgę, która runęła na ziemię. Lekarka czym prędzej wybiegła z pomieszczenia, a następnie z kamienicy. Somna pokręciła tylko bezradnie głową, po czym zerknęła na leżący tom, który nadal był otwarty. Jej oczy spoczęły na ilustracji przedstawiającej omawianego przez nią demona. Wróżka wyraźnie pobladła i szybko zamknęła księgę. Mogła przysiąc, że obserwowane przez nią dwa krwisto-czerwone punkty pośrodku czarnego tła zaczęły się świecić. No cześć, Karolcia. Właśnie miałem do ciebie dzwonić. Jak się czujesz? Już dużo lepiej, dziękuję. Odpoczynek mi pomógł. Jestem gotowa wrócić dzisiaj do pracy. No wyśmienicie. Stęskniliśmy się już za tobą. <grytania> Pielęgniarki się ucieszą, jak cię zobaczą. Bo co chwila dopytują, jak tam twoje zdrowie. Zaraz dam im znać. Marek, chciałam ci jeszcze o coś zapytać. Tak? Jak wiesz, od przybycia do naszego oddziału Johna Snow minęło już trochę czasu. Nie ukrywam, że jego przypadek nieustannie mnie nurtuje. Czy policji udało się może ustalić coś w jego sprawie? No, niestety nie. Próbowali, ale bezskutecznie. Nie wiedzą, jak się nazywa, gdzie mieszka, czy ma jakichś bliskich. Zupełnie jakby pojawił się znikąd. Powiem ci szczerze, że nie mam pojęcia, co z nim dalej zrobić. Wyrzucić go nie możemy. Eutanazja jest u nas zakazana. Nie ma nikogo z rodziny, kto mógłby go zabrać. Wiem, że może zabrzmi to okrutnie, ale jego śmierć <laughs> rozwiązałaby nasz kłopot. A tak to musi pozostać u nas jako jeden z bohaterów Gry o Tron. Jasne, rozumiem. Nie zawracam ci już gitary, bo pewnie jak zwykle masz dużo na głowie. Chciałem tylko przekazać ci radosną nowinę, że wracam. Nie ma sprawy. Naprawdę się cieszę z twojego powrotu do zdrowia. Do zobaczenia. Późnym wieczorem Karolina udała się na dyżur, tak jak obiecywała Markowi. Lekarka weszła do budynku szpitala z torbą na ramieniu, która była nieco cięższa niż zwykle. Na niebie pojawiły się czarne chmury, zwiastujące nadciągającą burzę. Jakiś czas później pracownicy szpitala porozchodzili się po oddziale, a Karolina. Kroczyła w kierunku strefy, gdzie znajdowali się pacjenci. Stukot jej obuwia odbijał się echem po całym korytarzu. Wydawać się mogło, że pomieszczenie rozciąga się w nieskończoność. Lekarka była zupełnie sama, co było dla niej w tamtym momencie jak najbardziej na rękę. Doszła do śluzy prowadzącej do brudnej strefy. Patrzyła na nią jak na samą bramę piekieł. Przełknęła ślinę i przeszła na drugą stronę. Ręka trzymająca torbę drżała mimowolnie. Po drodze mijała pokoje innych pacjentów, w których panowała grobowa cisza. Byleby szybko się z tym uporać, powtarzała sobie w głowie. W końcu stanęła przed drzwiami sali numer 6. Karolina zebrała się na odwagę i nacisnęła klamkę, po czym weszła do środka. W pomieszczeniu panował mrok. Próbowała włączyć światło, ale szarówki odmówiły współpracy. Podeszła bliżej łóżka i próbowała przyzwyczaić wzrok do panujących tam egipskich ciemności. Rzuciła torbę na ziemię. Po czym wyjęła z niej dużą siekierę. Wzięła zamach i zaraz potem zamarła. Usłyszała grzmot, a przed nim pojawiła się błyskawica, która rozświetliła całe pomieszczenie. Łóżko, na którym powinien spoczywać sparaliżowany John Snow, stało puste. Wypadła czym prędzej z sali. A następnie ze strefy. Oddychała ciężko, a nogi miała jak zwaty, co chwila się pod nią uginały. Nagle jej uszu dobiegł dźwięk, taki jak z pierwszego snu. Były to szybkie kroki stawiane przez czworonożną istotę, która zbliżała się nieubłaganie. Po jakimś czasie dołączył do nich znajomy skrzek. Z ciemności zalegającej na końcu jednego z korytarzy wyłoniła się ciemna postać, która zdawać się mogło bacznie ją obserwowała. Stała tak przez jakiś czas i przechylała głowę to w jedną, to w drugą stronę. Karolina rzuciła się do ucieczki, a potwór ruszył za nią w pościg. Biegła ile sił w nogach, skręcając korytarzami oddziału, jakby to były komnaty olbrzymiego labiryntu. Pragnęła, żeby to okazał się kolejny z koszmarów, aby mogła obudzić się w swoim ciepłym łóżku. Niestety tym razem nic takiego się nie zdarzyło. W pewnym momencie dostrzegła metalowe drzwi, które znajdowały się po lewej stronie. Nie kojarzyła ich z pracy w szpitalu, były jednak dziwnie podobne do tych z ostatniego snu. Nie zastanawiając się długo, przebiegła przez nie z impetem, mając nadzieję, że znajdzie tam jakieś wyjście ewakuacyjne. Niemal przewróciła się o metalowe stopnie klatki schodowej. Szybko odzyskała równowagę i zbiegła po schodach. Miejsce to okazało się ślepym załukiem. Naprzeciw znajdowały się uchylone drzwi prowadzące do schowka. Wtedy Karolina usłyszała mocny huk, który dobiegł z góry. Coś przebiło się przez metalowe drzwi. Lekarka, czym prędzej, wbiegła do zagraconego pomieszczenia, chowając się za jednym z kartonów. Na metalowych schodach słychać było kroki. Żarówki, znajdujące się w klatce schodowej, migały jak szalone. Kiedy na powrót zaczęły świecić jednostajnym blaskiem, potwór był już na dole. Karolina na jego widok zakryła usta, próbując zdusić krzyk przerażenia, a z oczu popłynęły jej łzy. Coś, co nazywali przedtem Johnem Snow, ruszyło naprzód na swoich powykręcanych kończynach i otworzyło głową uchylone drzwi na oścież. Łeb potwora kiwał się w każdą możliwą stronę. Jedno z oczu, które nie było pozbawione źrenicy, lustrowało otoczenie. Z nienaturalnie wykrzywionej szczęki ściekała strużka śliny. Stwór zaczął przewracać na bok kartony, skrzecząc przy tym coraz bardziej. Lekarka podskoczyła na równe nogi, kurczowo ściskając w ręku siekierę. Potwór zobaczył ją, a jego ślepia zajarzyły się szkarłatną poświatą. Karolina wymachiwała na oślep swoją bronią, próbując odstraszyć bestię, a ta tylko czekała na okazję do ataku. Zaczęła cofać się przed napastnikiem krok po kroku. W pewnym momencie zahaczyła stopą o nieznany przedmiot, tracąc równowagę. Potwór zarechotał tak obrzydliwie, jak pękają bańki błota. Po chwili rzucił się na lekarkę i nikt więcej już nie widział. Jonasnął. Następnego dnia rano po całym szpitalu krążyła policja, szukając zaginionej starzystki Karoliny Zdrojewskiej. Naprzeciw otwartego na oścież pomieszczenia z poprzewracanymi kartonami stał jej przełożony Marek Formela. Doktor miał szeroko otwarte oczy, które niemal wychodziły mu z orbit, a pięść przycisnął do ust. Cały czas w coś się wpatrywał. Gdyby nie głos funkcjonariusza, zapewne spędziłby tam cały dzień. Ruszył wraz z policjantem w górę po schodach. Wieczorem otworzył butelkę mocnego alkoholu, aby zapomnieć o tamtym widoku. Z jednej zrobiło się ich kilka, a potem jeszcze więcej. Wewnątrz tamtego pomieszczenia znajdowały się zakrwawione ubrania, które przedtem należały do jego podwładnej, a po pomieszczeniu porozrzucane były kawałki skóry. Kilka tygodni później w jednej z sal nieznanego szpitala, gdzieś na południu Polski, zebrał się prawie cały personel i obserwował znalezioną tego samego dnia pacjentkę. Była to młoda kobieta, na oko przed trzydziestką. Leżała całkowicie naga i była sparaliżowana od stóp aż po samą głowę. Jej wygląd zewnętrzny przyprawił o zawrót głowy niejedną osobę tam obecną. Znaleźli się też tacy, którzy zmuszeni byli zwrócić zawartość swojego żołądka. Jej kończyny były nienaturalnie powykręcane. Aż poniaste palce przywodziły na myśl łapy jakiejś drapieżnej bestii. Całe ciało naznaczone było głębokimi ranami, gdzie niegdzie brakowało fragmentów skóry. Jej nieobecne oczy skrywały przerażenie, ale nikt poza nią samą nie mógł wiedzieć przed czym. Najgorsza z tego wszystkiego była szczęka. Przesunięta daleko za linię ucha. Po jakimś czasie prawie wszyscy zebrani opuścili pomieszczenie, pozwalając swoim umysłom choć na chwilę odpocząć od tamtego upiornego widoku. W sali pozostała ostatnia z pielęgniarek, która nieustannie wpatrywała się w leżącą pacjentkę. W pewnym momencie z oka sparaliżowanej kobiety. Popłynęła łza. Scenariusz Michał Lubocki Czytał Jakub Rutka